Każdy z nas słyszał o biblijnej historii Adama i Ewy. Mało kto z nas słyszał jednak o apokryfie, który opisuje ich życie po wygnaniu z ogrodu Eden. Zerknijmy zatem bliżej na ten tekst, który opisuje kilka intrygujących historii. Jakiś czas temu obiecałem wam film podsumowujący całą historię Adama i Ewy. Zanim jednak do tego przejdziemy, dziś jako przedsmak przytoczę wam kilka ciekawostek z jednego apokryfu. Na początku zerknijmy na krótki wpis z Wikipedii. Życie Adama i Ewy, znane też pod tytułami Pokuta Adama i Apokalipsa Mojżesza. Niewielki objętościowy apokryf Starego Testamentu opisujący dzieje Adama i Ewy po wyjściu z raju. Data powstania i pierwotny język utworu pozostają nieznane. Do czasów współczesnych zachował się jedynie tekst w języku greckim krótszy i łacińskim dłuższy, na podstawie których dokonano późniejszych tłumaczeń na takie języki jak syryjski, arabski czy starocerkiewnosłowiański. Apokryf składa się z krótkich, zazwyczaj jedno- lub dwuzdaniowych rozdziałów. W wersji łacińskiej jest ich 48, w greckiej 43. Apokryf jest znany jako Apokalipsa Mojżesza czy Życie Adama i Ewy. W Encyklopedii Britannica czytamy następujące słowa. Choć wszystkie teksty aramejskie i hebrajskie zaginęły, podstawowy materiał był prawdopodobnie autorstwa żydowskiego. Zachowane wersje Życia Adama i Ewy zostały konsekwentnie użyte do zrekonstruowania domniemanego oryginału, który prawdopodobnie powstał pomiędzy rokiem 20 przed naszą erą a 70 naszej ery, ponieważ apokaliptyczna część dzieła zdaje się sugerować, że herodiańska świątynia jerozolimska funkcjonowała, kiedy pisano księgę. Innymi słowy, apokryf najprawdopodobniej został spisany gdzieś pomiędzy pierwszym wiekiem przed naszą erą a pierwszym wiekiem naszej ery. Na anglojęzycznej Wikipedii czytamy, że Apokalipsa Mojżesza to zwyczajowa nazwa greckiej wersji życia Adama i Ewy, a tytuł ten nadaje biblista Lobego w Tischendorf. W tekście tylko w pierwszym zdaniu mowa o Mojżeszu jako o proroku, któremu ta historia została objawiona. Tekst miał zostać spisany przez Mojżesza po tym, jak usłyszał ją na górze Synaj, stąd też nazwa Apokalipsa Mojżesza, czyli objawienie Mojżesza. Tekst opowiada losy Adama i Ewy. Z Biblii pamiętamy, że Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu Eden, po tym jak zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Następnie Biblia opisuje jedynie, że Adam i Ewa mieli dwóch synów, Kaina i Abla, a po tym jak Kain zabił Abla, mieli także syna Seta. Potem mieli także innych nienazwanych z imienia synów oraz córki, ale zasadniczo nic więcej już się nie dowiemy. Sprawdźmy zatem, jakie informacje poznamy z apokryfu. Otóż na samym początku czytamy, że po wygnaniu z ogrodu Eden, Adam i Ewa udali się na wschód. Pozostali tam przez 18 lat. Po historii z Kainem i Ablem, Adam zbliżył się do Ewy, a ta poczęła Seta. Następnie czytamy. Adam miał 30 synów i 30 córek. I Adam żył 930 lat. Zachorował i zawołał donośnym głosem. Niech wszyscy moi synowie przyjdą do mnie, aby mógł ich zobaczyć, zanim umrę. I wszyscy się zebrali z trzech części podzielonej ziemi. Mamy zatem pierwszą ciekawostkę. Poznajemy dokładną liczbę dzieci Adama. Adam miał 30 synów oraz 30 córek. Łacińska wersja apokryfu podkreśla, że łącznie Adam miał zatem 63 dzieci. Oprócz wymienionych 30 synów oraz 30 córek, oczywiście należy doliczyć Kaina, Abla oraz Seta. W pewnej chwili Adam poważnie zachorował i boi się, że niebawem umrze. Kiedy dzieci Adama zbierają się przed ojcem, pytają o co chodzi, ponieważ nigdy nie znali śmierci. W łacińskiej wersji, kiedy Adam mówi im, że odczuwa wielki ból, dzieci pytają zaskoczone, czym jest ból, ponieważ go nie znali. W Apokalipsie Mojżesza Ewa krótko opowiada dzieciom historię, jaka wydarzyła się w ogrodzie Eden. Poznajemy tam kolejną ciekawostkę. Otóż, gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, wydarzyła się następująca rzecz. W tej samej godzinie usłyszeliśmy archanioła Michała dmącego w trąbę i wzywającego aniołów i mówiącego: tak mówi Pan, pójdźcie ze mną do raju i wysłuchajcie sądu, którym osądzę Adama.
a kiedy Bóg pojawił się w raju, siedząc na rydwanie swoich cherubów, a aniołowie szli przed nim i śpiewali hymny uwielbienia. Wszystkie rośliny raju, zarówno z losu Twojego Ojca, jak i moje, rozkwitły w kwiaty. A tron Boży był umocowany tam, gdzie było drzewo życia. Jak zatem widzimy, Bóg, którym naturalnie jest Jahwe, przybył do ogrodu Eden na rydwanie z cherubami. Następnie Bóg odmawia Adamowi spożycia owocu nieśmiertelności. Z kolei w łacińskiej wersji to Adam opowiadał całą tę historię Setowi. Tam również czytamy fascynującą relację, posłuchajcie sami. Po tym, gdy ja i twoja matka zostaliśmy wyrzuceni z raju, kiedy modliliśmy się, przyszedł do mnie archanioł Michał, posłaniec Boży. Ujrzałem rydwan niczym wiatr, a jego koła płonęły i zostałem pochwycony do raju sprawiedliwych. I ujrzałem siedzącego Pana, a jego twarz była jak nieznośnie płonący ogień. Wiele tysięcy aniołów było po prawej i lewej stronie jego rydwanu. Ja widząc to byłem zaniepokojony i ogarnął mnie strach i czciłem Boga ponad powierzchnią ziemi. A właśnie przeczytaliśmy jeden z najciekawszych fragmentów we wszystkich apokryfach, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Adam ujrzał bowiem ognisty rydwan, po czym został pochwycony ponad powierzchnią ziemi. Tam ujrzał samego Boga Jahwe siedzącego na rydwanie, a jego twarz była niczym płonący ogień. Następnie Bóg informuje Adama, że za karę za zjedzenie zakazanego owocu musi umrzeć. Gdy oddałem cześć Panu Bogu, od razu Michał, Archanioł Boży, wziął moją rękę i zabrał mnie z Bożego raju. Michał, trzymając w ręku laskę, dotknął wód otaczających raj, a one zamarzły. Potem przeszedłem po nich, a Michał przeszedł ze mną i zaprowadził mnie ponownie do miejsca, z którego mnie zabrał. Następnie grecka i łacińska wersja kończy retrospekcję i powraca do sytuacji, w której Adam leży umierający. Ewa, widząc, że Adam cierpi i umiera, wybucha płaczem i chce przyjąć jego ból, przyznając, że to ona zesłała na niego cierpienie poprzez zerwanie zakazanego owocu. Adam powiedział do Ewy: wstań, idź z moim synem Setem w pobliże bram raju i sypcie prochem na swoje głowy i padnijcie na ziemię i lamentujcie w obliczu Boga. Być może zlituje się i wyśle swojego anioła do drzewa swego miłosierdzia, z którego płynie olej życia. I da ci trochę z niego, aby mnie nie namaścić, abym mógł odpocząć od tych cierpień, które mnie trawią. Ewa i Set spełniają prośbę Adama, po czym wyruszają w podróż do bram ogrodu Eden. Po godzinach lamentu w końcu pojawia się przed nimi archanioł Michał. Michał informuje ich jednak, że nie przekaże im oleju, a Adam musi umrzeć. Jak dodaje, nie powinni się jednak smucić, ponieważ w czasach ostatecznych Bóg sprawi, że Adam zmartwychwstanie, podobnie jak inni sprawiedliwi. Michał informuje ich, że Adam umrze dokładnie za 6 dni. Set i Ewa wracają zatem do Adama, mówiąc mu, że nie dostali olejku. Po 6 dniach Adam umiera. Niebo pociemniało, a Ewa oraz dzieci opłakiwali zmarłego Adama. Po chwili ponownie z nieba zstąpił rydwan. Ewa wstała i otarła swoje łzy ręką, a anioł rzekł do niej: wstań z ziemi. I wpatrywała się wytrwale w niebo i ujrzała rydwan światła niesiony przez 4 jasne orły. I żaden mężczyzna zrodzony z kobiety nie był w stanie opowiedzieć ich chwały lub ujrzeć ich twarz. I aniołów idących przed rydwanem, a kiedy przybyli do miejsca, gdzie był twój ojciec Adam, rydwan i serafini zatrzymali się. Aniołowie trzykrotnie obmyli ciało Adama w wodzie. Następnie czytamy: i Bóg nakazał, aby wszyscy aniołowie zebrali się w jego obecności, każdy w swoim porządku. I wszyscy aniołowie zebrali się, niektórzy mieli kadzielnice w rękach, a inni trąby. I oto nadszedł Pan zastępów i przyciągnął go 4 wiatry, a cherubie wspięły się na wiatry, a aniołowie z nieba eskortowali go i przybyli na ziemię, gdzie było ciało Adama.
Następnie ciało Adama zostaje przetransportowane do ziemskiego raju. Bóg rozkazuje czterem archaniołom, aby ci pokryli ciało Adama lnianymi ubraniami, po czym namaścili je pachnącym olejkiem. Adam zostaje pochowany w miejsce, z którego Bóg wziął glinę, aby go stworzyć. Czytamy również, że obok Adama pochowano także ciało Abla. 6 dni później umiera także Ewa. 3 aniołowie wstępują na ziemię i chowają jej ciało obok Adama oraz Abla. Archanioł Michał instruuje Seta, jak dokonywać pogrzebów i co robić ze zmarłymi, wskazując, aby nie lamentować dłużej niż 6 dni. Michał instruuje Seta, aby układał w ten sposób każdego zmarłego człowieka, aż do czasu zmartwychwstania. Bóg stwierdza, że w czasach ostatecznych pojawi się w płomieniu ognia, zstąpi na ziemię do specjalnego domu, który zostanie mu zbudowany, po czym wskrzesi wszystkich sprawiedliwych i zamieszka z nimi na ziemi. Obojętnie co sądzimy o historii Adama i Ewy, trzeba przyznać, że treść apokryfu jest doprawdy intrygująca. Czytaliśmy tutaj, że Bóg i aniołowie przybywali z nieba na świetnym rydwanie pełnym kół ognistych. Czytaliśmy o rozterkach Adama przed śmiercią, a także o samej śmierci Adama i Ewy. W czasach ostatecznych Bóg przywróci ich do życia, kiedy znów zamieszka na ziemi. Kwestia interpretacji jak zwykle należy do widzów. Tak jak wspomniałem, ten apokryf to jedynie przedsmak całej historii Adama i Ewy. Dokopałem się bowiem do tekstów, które opisują znacznie więcej szczegółów dotyczących życia tych dwóch osób, zarówno w Ogrodzie Eden, jak i poza nim. A w następnym, bardzo długim biblijnym filmie, nad którym pracuję od dłuższego czasu, opowiem wam zatem całą historię od Biblii przez apokryfy po legendy żydowskie. Dowiemy się wówczas fascynujących, nieznanych szczegółów dotyczących tego, jak właściwie doszło do stworzenia Adama i Ewy oraz tego, co się tak naprawdę wydarzyło w Ogrodzie Eden. Obnażymy kilka popularnych mitów, poznamy prawdę na temat grzechu pierworodnego, poznamy inne nadzwyczajne przygody Adama i Ewy po wygnaniu z Ogrodu Eden, a także korzenie całej tej historii. Premiera filmu już niebawem. Pamiętajcie zatem o łapce w górę oraz napisaniu w komentarzu, co sądzicie o tych niezwykłych opisach z tego apokryfu. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.